Magda Wilk. Znowu co zaczynasz? Aj! Bartosz Musiał, witamy w kolejnym odcinku w Room TV News. O czym dzisiaj? Dzisiaj dobrze, dzisiaj o imprezie, która odbyła się na torze Słomczyn pod nazwą... Adrenalina we włosach. Dobrze, że mamy włosy. Jeszcze tak. Opowiemy również o tym, jak w Barcelonie poszło Tediemu Błażusiakowi i oprócz tego jeszcze o kilku imprezach, które wydarzyły się w całym kraju. Zaczynamy! Robert Kubica, zwycięski we Włoszech, to był udany weekend dla niego, niemniej udany dla dzieci, tak, dla dzieci był weekend w Słomczynie. Na torze rallycrossowym w Słomczynie po raz siódmy odbyła się już impreza charytatywna, której celem właśnie była zbiórka prezentów dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat z domu dziecka. Dobrze, zanim opowiesz, to teraz zobaczcie, tylko zdjęcie wam pokażemy, ile prezentów przynieśli wszyscy rajdowcy, osoby, które chciały się ścigać właśnie na torze Słomczyn, zobaczcie. A zamiast wpisowego przynosimy rzeczy dla dzieciaków, prezenty. Co ciekawe, nie tylko amatorzy, którzy chcieli sobie pojeździć po torze w Słomczynie, przyjechali na tą imprezę, ale również rajdowcy, wyścigowcy, ci, którzy jeżdżą też w rallycrossie. Ja widziałem m.in. Michał Śmigiel był. Tak, był. Jeździł. Kilka innych osób również. No i tylko popierać takie akcje, a dzieci na pewno bardzo cieszyły się z prezentów. No i co? Wesołych świąt wszystkim rajdowcom, tak? Wesołych świąt wszystkim rajdowcom, a pamiętajcie, że już w styczniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i na pewno pojawimy się tam na motorkiestrze. Damn. 52 zawodników stawiło się na finałowej imprezie organizowanej przez Automobil Klub Podlaski, 29. impreza samochodowa Barburka 2014. To była szósta runda samochodowych mistrzostw Białegostoku. Na liście startowej aż trzy załogi z kobietami za kierownicą. Zawodnicy, którzy rywalizowali na białostockim lotnisku Krywlany, do pokonania mieli 5 prób sprawnościowych. Zwyciężył Wiesław Zagon z Leszkiem Januszem w Renault Clio. Na drugim miejscu Marcin Dziewiątkowski z Tomaszem Kraczko Peugeotem 106. Na miejscu trzecim Tomasz Wasilewski i Emil Borek w Mitsubishi Lancer. Wracając do tematu kobiet, na miejscu 12 uplasowała się Paula Kucharewicz, a 45 była Ewa Litwińczuk. Na miejscu 48 dojechała Karolina Choińska. Ostatnia runda WRT Extreme Cup odbyła się w Rudawie. Trasę stanowił odcinek pokonywany dwukrotnie w jedną stronę i dwukrotnie w przeciwną stronę. Po dwóch przejazdach na prowadzeniu był Marcin Śladowski. Niestety na trzecim odcinku efektownie wydachował i zakończył udział w imprezie. Po czterech przejazdach najszybsza okazała się załoga Renault Clio Krzysztof Procner z Mateuszem Zatorem. Drudzy na mecie byli Piotr Krasny z Maciejem Kmiecikiem w Oplu Astra, a trzecia załoga to Krzysztof Furman z Wojciechem Habudą w Fiacie 126P. Z 49 zawodników zameldowało się na starcie 9. Rally Barburka Bis. Rywalizowali oni na 9 odcinkach specjalnych. Wygrała załoga Rafał Bańka, Emil Uszyński w Subaru Legacy. Na drugim miejscu Michał Załęcki z Marcinem Jankowskim w Citroenie Saxo. Na trzecim miejscu podium Jacek Pajączkowski z Dominikiem Kalinowskim w Oplu Astra. A nasz człowiek Sergiusz Lisowski odwiedził Barburkę Tyską. Co mu się spodobało, co zasmakowało, no i oczywiście kto wygrał, o tym w jego relacji. W Room TV News zawitało do Tychów, gdzie na torze Fiata odbywa się Barburka Tyska. Impreza dla amatorów, jednak wystartowało w niej dużo gości. Z Mistrzostw Śląska i z Rajdowego Pucharu Polski. Na liście zgłoszeń widniało aż 80 załóg, w tym 15 załóg w klasie gości. Organizatorzy się spisali. Były wyniki live, kryte pomieszczenie, gdzie zorganizowano stołówkę wraz z wyświetlanymi na ekranie telewizora wynikami, no i naprawdę pyszną karkówką. Ciekawostką był start równoległy, dzięki czemu nie było zbyt długich przestojów, a wyglądało to bardzo widowiskowo. W klasyfikacji generalnej klasie K4 zwyciężyli Maciączyk Tkacz w Mitsubishi Lancerze. Klasę K3 wygrał Grzebinoga Gamrza w Hondzie Civic. Również jadący Civiciem Beczała Loskot wygrali w klasie K2. Bieniak Nowodyło zwyciężyli w klasie K1 swoim Fiatem Seicento. W
klasie gość najszybsi okazali się Ochowski Wróbel jadący Mitsubishi Lancer Evo 10. Brum TV News, a teraz wracamy do studia. No to teraz będzie o ulubieńcu Magdy. Marc Marquez, chociaż pewnie chciałbyś mi wmówić do niego Łażusiaka. Nie, ja ci nie będę wmawiał, wiem, że Marc Marquez jest twoim ulubieńcem, to on wygrał zawody Super Prestige od Dirt Track w Barcelonie, a Teddy Łażusiak? No, Teddy Łażusiak po prostu startował. Nie poszło mu wybitnie podczas tych zawodów. Nie poszło mu, natomiast miał frajdę i chyba to się liczy. Sam powiedział, że popełnił sporo błędów, kosztowało go to finał, ale fan był. No tak, bardzo dobre czasy miał w kwalifikacjach, znaczy, zacznijmy od tego, miał dobre czasy w treningach, później miał całkiem niezłe czasy w pierwszym wyścigu, w drugim, ale w decydującym trzecim i repasażowym zdecydowanie mu nie poszło, zajął szóste miejsce i przez to nie dostał się do finału, ale frajdy miał sporo. A jak wyglądała ta warka w Super Prestige, zobaczcie w naszym materiale. Zwieńczeniem sezonu wyścigowego 2014 na torze Kielce w Miedzianej Górze była sobotnia Super Barburka, zmagania Super OS-owe w kryterium toru. Pojedynek stoczyło 69 uczestników. Odbyło się 6 punktowanych przejazdów, a ochota do walki była niemała. Sportową ambicją wykazały się również trzy panie: Iwona Kaniewska, Iwona Kubat i Paulina Bajda, które dość regularnie pojawiają się na starcie Super OS-ów. Generalnie w Super Barburce 2014 czołowe miejsca zajęli Janusz Lelek, Piotr Ostrowski i Łukasz Wilk. Finałowa czwarta runda skierniewickich rajdów odbyła się w niedzielę. Składała się ona z 5 odcinków specjalnych. Na starcie zameldowało się 47 załóg, tylko dwie z nich nie ukończyły rajdu, a wygrał go Piotr Żelisławski z Arturem Krzewskim w Subaru imprezie WRX STI. Najmocniejszy w klasie czwartej okazał się Tomasz Przysuszyński w Oplu Astrze GSI. Przemysław Makaro Citroenem Saxo VTS wygrał rywalizację w klasie trzeciej. Maciej Janczak powtórzył sukces z rajdu jesieni i wygrał Hondą Civic klasę trzecią. W klasie pierwszej, obsadzonej przez Fiaty 126P, najlepiej poradził sobie Marcin Sieraga. Na torze w Niskich Łąkach odbyła się ostatnia, 12. runda Wrocławskiej Ligi Rajdowej i Wrocławskiej Ligi Time Attack. 53 kierowców ścigało się w 5 przejazdach. Wygrał Tomek Śliwa, drugi Przemysław Szczytyński, a trzeci Janusz HPL. Jedyną kobietą w stawce była Madzia Wesołowska, która swoim BMW E36 dojechała na 43. miejscu. No dzisiaj tradycyjnie na koniec nie będziemy Was prosić o lajki, o subskrypcje. Dzisiaj to my chcemy coś Wam przekazać. Życzenia. Bożonarodzeniowe, noworoczne będą później. Magda zaczyna. A jest to trudne. Bardzo prosto, ale wesołych, spokojnych świąt i pamiętajcie, że z tych świąt należy wrócić, więc nie szalejcie na trasach. Nie szalejcie na trasach, no chyba, że spadnie śnieg, to wtedy macie od nas lekką dyspensę, żeby sprawdzić, jak się trzymają koła. A poza tym mnóstwo radości w przyszłym roku, spełniających się marzeń, no i żebyście jak najczęściej spełniali swoje założenia sportowe, rajdowe, wyścigowe, jakiekolwiek by nie były. Tego życzę ja. I ja. Wesołych świąt.